Dzień dobry Państwu. Mamy dzisiaj w studiu niezwykłego gościa, który przyleciał do nas z daleka, bo z Wysp Zielonego Przylądka. Witam serdecznie. Bless Manuel jest naszym gościem. Dzień dobry bardzo. Witam wszystkich gości. Ponieważ tak naprawdę od jakiegoś czasu turystyka boryka się z problemami pandemii, również Wyspy Zielonego Przylądka zostały zamknięte dla turystów, a to ulubiony kierunek wypraw wszystkich Polaków i nie tylko. Ale już wkrótce ten kierunek znowu będzie otwarty dla zwiedzających. Czy już jest otwarty? Już jest otwarty. Tak jak prawie wszędzie na świecie w połowie marca zostało zamknięte. Gdzieś już w, paź... w... w sierpniu, przepraszam, bo jestem Francuzem, więc trochę kaleczę polskiego języka. No właśnie, nieprawda. Bles mówi wspaniale po polsku i jest Francuzem. Od 20 ponad lat mieszka na Cabo Verde. rodzinę ma w Polsce, ale mówi w ilu językach? Ty Jesteś poliglotą właściwie. W pięciu językach. A polski zawdzięczasz swojej żonie. Tak. Bo mieszkałem w Polsce do 1988 do 2000 roku życia. No dobrze, i rusz, wróćmy do pytania, czyli Kawo Verde będzie za chwilę otwarte? To znaczy od połowy października już został otwarty na taki ruch ogólny. A Ale tu tych... operatorzy jeszcze nie ruszyli. Yy, tak, bo był problem tez, z testami PCR, które są dosyć ciężko w niektórych krajach, żeby zdobyć. A teraz już od tygodnia w wymagane jest tylko w albo PCR, albo test antygenowy. Więc to bardzo dużo ułatwia i jesteśmy gotowi do przyjęcia gości, no bo turystyka na Capo Verde jest to główny filar Ekonomii. No właśnie sam, sami zamknęliście się jakby na przyjeżdżających, żeby, na przyjezdnych, żeby zabezpieczyć swoje miejsca życia, ale w tej chwili zaczyna wam to już bardzo doskwierać, bo właśnie żyjecie głównie z turystyki. A Cabo Verde jest bardzo bezpiecznym miejscem w tej chwili. No, przed pandemią ogólnie to jest bardzo bezpieczny kierunek, bo bardzo przyjazna ludność. Nie ma komarów, nie ma chorób tropikalnych, zawsze jest ciepło, nie za tak daleko od Europy. Mała różnica. Czasowa, więc to zawsze. Tylko był... 8 godzin lotu tak naprawdę. Z, z Warszawy, tak. tak. No z Lizbony 3,5 godziny, więc to jest o godzinę więcej niż na Kanarach, więc to jest, to jest, to jest, to jest blisko w sumie plus Afryka, a bezpiecznie jest, bo jeżeli chodzi o COVID-19, to mamy bardzo mały procent zachorowań i ogólnie bardzo, bardzo mały procent osób, które niestety zmarło. No, no, na dzień dzisiejszy 110, 110 osób niestety odeszło, ale do całej ludności to jest bardzo mało. Cabo Verde to piękne miejsce, w większości kojarzy się z Cezarią Eworą, ale Ciebie spytam o to, co jest najpiękniejsze, co Cię urzekło w Wyspach Zielonego Przylądka, bo przecież Francja, gdzie jest wieczny ruch, hałas, korki, mnóstwo wysokich budynków, mnóstwo wydarzeń artystycznych, to jest zupełne przeciwieństwo Cabo Verde, gdzie rządzi natura po prostu? No, przyroda jest przecudowna. Mamy 10 wysp, z tego dziewięć zamieszkałych. Każda jest zupełnie inna. Są wyspy plażowe, tak jak Wyspa Sal, Wyspa Vista, Są wyspy po prostu ze cudownymi górami, Wyspa Santo Antao, świętego Mikołaja, czy Fogo z czynnym wulkanem. A do tego dodać. Tak przyjazną ludność, która się non stop uśmiecha. I rozśpiewaną roztańczoną, prawda? Bardzo, oni uwielbiają, więc e, to jest. To, to, to. I oni do, do nas, do białych ludzi w ogóle nic nie mają, bo oni są już mieszanką i jeszcze bardziej się pomieszali od ostatnich 50 lat, pół miliona mieszka na wyspach, a milion za granicą. Więc te osoby za granicę też wzięły po jakby związki małżeńskie, po prostu z różnych czy w Stanach czy w Europie i wracają z rodzinami już. Z innego koloru, jak my jesteśmy na miejscu, to oni nie wiedzą, czy jesteśmy rodziną, czy odwiedzających. No czy No właśnie, biznesmenów. Czyli jak wygląda właściwie mieszkaniec kawowerde? Trudno to powiedzieć. On ogólnie nie czuje się Afrykańczykiem. Ale są e... jednak bardziej śniadzi, tacy rdzeni... To jest kawa z mlekiem, ale to kawa są różne odmiany po prostu więcej mleka, mniej mleka, ale dla nich nie ma różnicy. E... Oni po czują się po prostu jako, jako jedność po prostu jako capo Verde i z Verde, to jest między Afryką, Brazylią a Europą. I tak naprawdę geograficznie i teraz geopolityczne po prostu bardzo ważne miejsce. No tak, i to ważne miejsce od dawna, natomiast bardzo ważne przede wszystkim w tej chwili na trasie podróży wielu ludzi, którzy lubią odpoczywać, bo Podstawową zaletą są wspaniałe plaże, stały, ciepły klimat. Co jeszcze? Super jedzenie. No, jedzenie jest rewelacyjne, bo mamy po prostu, powiedzmy, prawie 100% biologiczne, ekologiczne jedzenie, takie uprawione na miejscu. Mamy po prostu świeże ryby, czy to tuńczyk, po prostu, czy snapery, po prostu, czy no, ryb jest od owoce morza i to wszystko jest świeże, bo jesteśmy oddaleni od wszystkiego i tam jakby to zanieczyszczenie mórz nie dochodzi do nas. Więc te ryby naprawdę są świeże, smaczne i zdrowe. Jak oprowadzasz wycieczki po Cabo Verde, po Wyspach Zielonego Przylądka generalnie, to jakie miejsca wybierasz? Które wymieniłbyś jako takie trzy czy cztery miejsca najciekawsze, które warto zobaczyć? No bo załóżmy, że ktoś lubi aktywne podróżowanie, czyli nie tylko plażowanie, co może tam zobaczyć? No to tutaj proponuję głównie po prostu takie łączenie dwóch byst świętego Wincentego, skąd wywodzi się Ewora, więc to jest stolica kultury, tak jak Kraków jest dla Polski, tuż obok godzina promy mamy wyspę świętego Antoniego, która jest uznaną za perełkę Oceanu Atlantyckiego. Są tak cudowne krajobrazy góry i to ona jest dostępna dla wszystkich, to są Mocniejsze trekkingi albo łatwiejsze spacery po górskie. I tam e, widać, jak ta ludność normalnie mieszka, ona, okej, okay, już mają wodę, prąd w domach, ale dalej żyją tak jak kiedyś, spokojnie. Czuć taki normalny po prostu. Taki, taki luz. Taki luz. No. I, e, pomimo, Czyli że dane nie... miejsce na wakacje. Cudowne, cudowne. A osoby, które oczekują właśnie strony morza, to też te wyspy oferują, tak nawet na świętego Antoniego czy na świętego Wincentego są plaże czy baseny naturalne w takich skałach, nickach wulkanicznych, albo już na wyspę Sal, albo Boa Vista. Sal też jest mekką dla kitesurferów, bo jest to miś świata, przez parę lat był z Verde. No właśnie, czyli sporty też można aktywnie uprawiać na kawowerę, nurkowanie, kajtowanie. Właściwie po wyspach fajnie jest przemieszczać się albo na rowerze, albo na motorze. Co jeszcze można robić? No konno, ja w 2005 roku już zrobiłem takie tury konne, które później no, trochę zahamowały, ale można to, to, to odnowić. Tak jak mówiłeś, no, rowery, piesze wycieczki, to są cudowne momenty. E, krajobrazy, no, nie ma tak dużo tam jakby e, mon, tych monument architektury, ta, monumentów, architektury dawnej nie ma da dużo, ale same krajobrazy robią swoje, to wszyscy co wracają są zachwyceni i chcą wracać. No i ta niezwykła e, natura e, mieszkańców Wyspy Zielonego Przyp Przylądka, po prostu to są przemili ludzie. Przemili, przemili, nie ma przemocy, e, wszyscy starają się pomóc drugiemu, e, ja pamiętam, o... Klienta zgubił się po górach, to jakiś tam rolnik z drugiej strony biegał pół godziny, żeby tej osobie powiedzieć, że to nie jest w tym kierunku. Więc sam stracił godzinę swojego czasu cennego, żeby tam coś uprawiać dla rodziny, żeby. Turystom pomóc. To mnie zachęcać nie musisz, ja wyłam na Wyspach Zielonego Przylądka, bardzo mi się tam podoba, ale myślę, że może Państwa udało Ci się zachęcić. Powiedz mi tylko, czy mamy już jakieś konkrety, kiedy może pierwsze czartery ruszą, bo to jest w sumie cały czas niewiadoma, dlatego że co chwilę są nowe decyzje rządu, na przykład po naszej stronie, czy będzie można podróżować, czy nie, ale czy wiesz już coś może bliżej, kiedy no. można by się tam wybrać? No. Bo teraz jest też dobry moment, doskonały, Ta, jeśli chodzi no o i, pogodę. I, i... Polska jako jeden z pierwszych uruchomi odnowi po prostu czarter już 25 grudnia. To Czyli już za parę nomy. dni za parę dni. Tak, już w piątek. Więc wreszcie to się zaczyna i to będą tygodniowo po prostu, to, 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 co tydzień jest czarter. Do tego no, powoli po prostu Niemcy jako wejdą trochę z tych problemów, co mają, to wrócą, Francuzi, no cały świat wróci zaraz. Więc bardzo się cieszymy, że wreszcie jo, widać. To, 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 to światełko na koniec tunelu. Pogoda fantastyczna, idealna teraz właśnie na wizytę na Wyspach Zielonego Przylądka. A ponieważ jutro jest wigilia, to e, chciałabym, żebyś może w, jezy, w języku kawowerdiańskim złożył wszystkim mieszkańcom opolszczyzny życzenia szczęśliwych świąt. Dobrze, to teraz tak. Po kapowiemcu się tak mówi: Bołaś festas, Feliz Natal i Prospero Ano nowo. No to jeszcze po francusku. Po francusku? Aha. <laughs> joyeux fête. Joyeux Noël. E... o jak to jest? To już zapomniałem francuski. <laughs> Ale I... myślisz, myślisz yy, myśli twoje są polskie czy kawowerdiańskie? Jak myślisz, jak śnisz? Zależy gdzie jestem. Jak jestem w Polsce to po polsku, jak we Francji to po francusku, a jak na Kapowerdę, to po kreolsku. Okej. Okay. Więc uh, Joyeux Nouvelon. Ok, dziękuję serdecznie. Dziękuję Życzymy ci. Państwu wszystkiego dobrego. Naszym gościem był Blaise Menuet, gość z Cabo Verde, wysp Zielonego Przylądka. Dziękuję.